Stary pan Scrooge nie mógł zasnąć. Męczyły go najróżniejsze dziwne myśli, do których nie był przyzwyczajony. Scrooge przewracał się w łóżku z boku na bok. Wraz z tymi poruszeniami przed otwartymi oczyma zmieniały się obrazy. Jedna po drugiej defilowały postaci. Przypomniał sobie żebraka, któremu odmówił kawałka chleba. I przypomniał sobie też zagubionego na środku ulicy ślepca. Udał wtedy, że go nie widzi. Stłumił łkanie. Nagle poczuł straszliwy chłód. Owinął się kocami cały, łącznie z głową, żeby się ogrzać własnym ciepłem. Potem zdawało mu się, że słyszy jakieś krzyki. Jednym ruchem z całej siły odrzucił kołdrę. Słuchał. Nie mylił się. Słabnący głos krzyknął jeszcze kilka razy. Ratunku! Głos należał zapewne do jakiegoś nieszczęśliwca, który wpadł do sekwany. Nie bacząc na chłód, wstrząsający zasuszonym ciałem, szybko narzucił szlafrok. Wychylił się przez okno i wpatrzył w czarną toń. Jakiś człowiek poruszał się niezdarnie, jakby uwięziony w kleistej maści. Jestem stary, pomyślał pan Scrooge. Cóż mi jeszcze w życiu pozostało? Jeśli uratuję tonącego człowieka, osiągnę więcej satysfakcji niż przez całe lata nędznej egzystencji. Odważnie stanął na parapecie i dał nurka. Od razu poszedł na dno. Bo serce miał z kamienia.